Witamy Państwa serdecznie i od razu chcemy zaprosić na sobotni piknik z produktem lokalnym, który to wydarzenie będzie miało miejsce w najbliższą sobotę, 24 września. Zaczynamy o godzinie 12, a kończymy po godzinie 16. Tutaj wytypowane koła gospodyń wiejskich z naszego powiatu będą biły się w cudzysłowie, czyli będą pokazywały się ze swoimi produktami i zobaczymy, kto wygra. Trzymamy kciuki za wszystkich, a jest 10 takich kół wytypowanych. Zobaczymy, kto wygra i to, co się będzie działo przed Pałacem Sanduszków w sobotę, to dopiero jest pierwszy etap, potem jeszcze drugi i trzeci, więc serdecznie zapraszamy, żeby trzymać kciuki za nasze koła gospodyń wiejskich, kibicować im, popróbować produktów lokalnych. Będzie też przez starostwo można spróbować takich dań tradycyjnych, ale z posmakiem dziczyzny, czyli bigos, forszmak, więc serdecznie Państwa zapraszam na takie bezpłatne smakowanie. A oprócz tego też wystawią się nasi lokalni wystawcy, przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich. Tutaj organizatorem głównym jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, KRUS oraz nasza lokalna grupa działania. I tutaj oddam głos panu prezesowi, żeby powiedział te dwa słowa i zachęcił. Znaczy tak, oprócz tych 10 wytypowanych kół gospodyń wiejskich, które zgłosiły się do konkursu, będą też również inne koła gospodyń wiejskich z naszego terenu, czyli tutaj z terenu powiatu lubartowskiego. Tak myślę, że oprócz tych 10, około 15 innych będzie i będą też produkty zarówno spożywcze, jak i rękodzieła. Także będzie możliwość popróbowania, zakupienia tych produktów, wzięcia sobie jakiegoś adresu, jeśli coś nam będzie smakować. No myślę, że każda jakby okazja do promowania naszych produktów lokalnych jest ważna. Jest takie hasło, które przyświeca tu działaniu między innymi lokalnej grupy działania. Najlepsze powstaje blisko i chyba ktoś, kto powiedzmy tu jakoś korzysta z tych produktów lokalnych, to doskonale wie, że to, co tu okoliczni rolnicy, producenci robią, ma inną wartość smakową niż to, co kupujemy w marketach. Także zachęcamy do udziału, do korzystania tutaj z tych produktów lokalnych, do zakupu, no ewentualnego jakiegoś tam umawiania się z tymi producentami, jeśli Państwo będziecie zainteresowani zakupem większej ilości różnego rodzaju produktów, bo będzie duży podejrzewam rozstrzał tych produktów zarówno spożywczych, jak i rękodzieła producentów lokalnych. Także bardzo serdecznie tu z Panią Starostą zapraszamy, bo mimo, że organizuje to ministerstwo, no jest to taka no jakby impreza nasza, że tak powiem. My siebie tutaj będziemy promować nasze dobra, które są produkowane tutaj. Chciałam Państwu zdradzić tajemnicę, że w naszym powiecie, w 13 gminach, jest około 100 kół gospodyń wiejskich. Każde ma swoją specjalność i każde wybornie smakuje. Nam się marzy z panem Leszkiem też, żeby to powstał taki możliwość jego cateringu, tak? Tutaj można pierogi sobie zamówić, tutaj ciasto, tu jakąś tam... Wręcz jakiegoś sklepu z takimi produktami, tak, żeby więc te koła gospodyń wiejskich tu nam po prostu te produkty dostarczały. Myślę, że to, co pani starosta mówi, no dojdzie w końcu do skutku. No, początki są zawsze trudne, ale myślimy o tym i mam nadzieję, że w najbliższym czasie coś takiego tutaj powstanie. No. I zachęcimy, no tak jak pani starosta wspomniała, jest tych kół gospodyń dużo, bardzo dużo tych kół gospodyń wiejskich i bardzo prężnie działają, bardzo chętne są do współpracy, do przygotowywania tych produktów. Jeśli miałyby możliwość sprzedawania, no to mamy informację, że bardzo chętnie są w stanie powiedzmy tysiące pierogów różnego rodzaju produkować, czy innych serników. Tysiące pierogów po prostu. Prawie jak słoikowa, tak? Można zrobić biznes taki lokalny.
Także bardzo serdecznie zachęcamy, bo produkty naprawdę są smaczne. Pomysłowość jest nieprzeciętna, pań. Także warto spróbować, warto zakupić przed niedzielą nawet do domu na obiad. Także zapraszamy serdecznie. Będzie nam bardzo, bardzo miło gościć Państwa i tutaj bawić się wspólnie. Zapraszam też z tego powodu, że będą też występy naszych tutaj lokalnych artystów. Młodzież czeszająca do PMDH-u będzie śpiewała na tej uroczystości na scenie. Będzie też Syndrom Beszki, to nasza lokalna grupa, która wykonuje piękne śpiewy, bo to są śpiewy żeglarskie, szanty. Myślę, że każdy można będzie miał przyjemność. Przy tym śpiewie, także. No, bardzo nie, no może i można. Ale rzeczywiście. Także też można przyjść całą rodziną, będą atrakcje dla dzieci, także. Zapraszamy. Serdecznie będą animatorzy. Jeżeli pogoda dobrze, będą też dmuchańce dla dzieci, więc serdecznie zapraszamy, żeby jeszcze pożegnać lato, przywitać jesień. Mam nadzieję, że pogoda będzie wspaniała. Serdecznie zapraszamy.